Podczas panelu 7. Kongresu Elektronicznej Gospodarki podzieliłem się z pewnymi wnioskami, które płyną z 2,5-rocznego doświadczenia w realizacji projektu UEPA, który zmierza ku elektronizacji i ku uproszczaniu procedur administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą. I w trakcie mapowania przeszło już 500 procedur administracyjnych, widzimy potrzebę stworzenia baz referencyjnych, czy to podmiotów gospodarczych, czy to procedur administracyjnych, czy też rejestrów państwowych. Potrzeba jest to po to, aby mieć pewną wizję i pewne odniesienie, referencyjną bazę do wykorzystania w różnych zadaniach elektronicznej administracji. I to także jest podstawą do tego, aby budować skuteczną elektroniczną administrację. Zauważamy także w trakcie tych prac i współpracując z organami wykonawczymi, że pewne prace realizowane są kilkakrotnie i pewne rozwiązania są duplowane na etapie prac, czy to centralnych, czy też regionalnych. Można tutaj powiedzieć na przykład o tworzeniu opisów procedur, o tworzeniu wzorów dokumentów urzędowych, czy też dokumentów elektronicznych, gdzie często, jeżeli dany dokument nie jest opublikowany w rozporządzeniu konkretnego ministerstwa, to pozostawia się urzędom wykonawczym tą całą pracę związaną z wykonaniem, z interpretacją prawa, ze stworzeniem wzoru dokumentu urzędowego, jak i dokumentu elektronicznego. Często też się tak zdarza, że podmioty, czy też organy wykonawcze nie podejmują się stworzenia takiego wzoru, przekładając cały ten obowiązek i cały ten ciężar interpretacji przepisów na przedsiębiorcę. To wpływa na to, że przedsiębiorca musi poświęcić dużo czasu na interpretację prawa, a później taki stworzony przez niego wniosek często też musi być odpowiednio przeanalizowany i zinterpretowany przez urzędnika. Natomiast w przypadku, gdybyśmy mieli standard danego wniosku, na pewno ten czas interpretacji i analizy danego wniosku, tak żeby dużo, dużo był krótszy.